Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Oczywiście gratuluję chłopakom zwycięstwa. Myślę, że zasłużonego, w szczególności w tej pierwszej połówce te dwie bramki, które zdobyliśmy w ostatnim fragmencie gry, bardzo dobrze rozegrane, tak więc cieszę się, że to, co ćwiczyliśmy, dzisiaj zostało przełożone na zdobycz bramkową. I taki dodatkowy, dla nas bardzo ważny punkt to, że od dłuższego czasu po raz pierwszy nie straciliśmy bramki, tak więc to jest dla nas, mam nadzieję, taki początek tej serii, gdzie nie będziemy tracić bramki. Dziękuję. A dziękuję, mając ten na gości przy głosie, czy ktoś ma pytania? Tak, mam. Proszę. Dzień dobry, czy panie trenerze, czy taką grą jak dzisiaj 3-0, pewne zwycięstwo, czy taką grą jak dzisiaj GKS ma duże szanse na awans do Ekstraklasy? Na dzień dzisiejszy jesteśmy w tej grupie drużyn, które walczą o awans i na pewno będziemy robić wszystko, żeby to osiągnąć, ale dajmy sobie sprawę, że przed nami bardzo długa droga i dużo bardzo ciężkich spotkań. Ten peleton, który walczy o ten awans, jest z jednej strony bardzo duży, z drugiej strony bardzo wyrównany. Tak więc ja myślę, że dzisiaj byliśmy skuteczni, ale na pewno było wiele mankamentów w naszej grze, w szczególności w tym momencie, kiedy prowadziliśmy 2-0, był taki moment dekoncentracji, że traciliśmy w bardzo prosty sposób piłki w środku pola i niepotrzebnie wtedy to napędzaliśmy przeciwnika. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pierwsza sprawa to z Arminem Selimagicem. A druga sprawa, chciałem zapytać o wejście Sapały do podstawowego składu. Jakby pan mógł opisać, kto za jakie działania na boisku odpowiadał? No bo zajrzeć z Kalinkowskim grali, był to raczej jasny podział, że Kalinkowski był bardziej defensywny, a Sapały jak z takim innym typem gracza. Więc jakby pan to mógł... Jeżeli chodzi o Armina, na razie jeszcze nie mamy pewnej informacji. Pierwsze jego uraz najprawdopodobniej podkręcił staw skokowy, ale tak jak powiedziałem, to jest jeszcze wszystko świeże, tak więc dopiero będzie można coś powiedzieć po badaniach. Jeżeli chodzi o Igora, razem z Edim oczywiście to była taka funkcja, gdzie mieli się wymieniać swoimi zadaniami defensywnymi. Ja myślę, że Igor zagrał dobre spotkanie. Również było to spowodowane tym, że Kali w tych ostatnich meczach grał bardzo dużo, było widać pewne zmęczenie i też chcieliśmy dać mu troszeczkę odpocząć. Co nie znaczy, że w jakiś sposób nie zagrał dzisiaj, bo był słabszy w poprzednich spotkaniach, ale tak już wcześniej wielokrotnie mówiłem, mamy bardzo szeroką i wyrównaną kadrę i dlatego też chcemy, żeby ci wszyscy zawodnicy czuli tą grę cały czas i byli przygotowani na to, żeby wejść do drużyny, skoczyć i wejść od razu na ten sam poziom. Ciężko coś powiedzieć po 3-0. Na pewno przede wszystkim trzeba powiedzieć gratulacje dla drużyny, która wygrała ten mecz, tak jak trener wspomniał. Na pewno zasłużenie. Ja mam tylko jedno, że straciliśmy bramki po dwóch stałych fragmentach, daliśmy się oszukać. Ale chyba nie można dzisiaj odmówić dążenia do tego, żeby ten wynik zmienić. Może nas było na dzisiaj tyle stać. Nie wiem, czy zasłużyliśmy na 3-0, ale 3-0 wynik jest. Tak jak mówię, ciężko coś powiedzieć. Mecz przegrywamy. Dzisiaj na pewno o tym nikt nie zapomni, ani my, ani zawodnicy, ale od wtorku trzeba funkcjonować dalej, bo czeka nas mecz w sobotę na Zniczu i to jest mecz bardzo ważny, tak więc tak jak każdy kolejny, który będzie następny. Jeszcze raz gratuluję, bo zagraliśmy na pewno z najlepszą drużyną, którą graliśmy tej wiosny. Gratulacje. A ja dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenera Buczka? Józef Kufel, Polskie Radio Lublin. Trenerze, Batejok i Nowak, czyli de facto najlepsi strzelcy Wisły Puławy w tym sezonie, zaczynają mecz na rezerwie, kto ma strzelać bramki w tym meczu? Ja pamiętam, jak Sylwek Batejok rozpoczął mecz na Bytowi, gdzie wygraliśmy 1-0 i na pewno tego, tak jak myślałem, tego pytania wtedy nie było, bo strzelił. Mieliśmy jakiś swój plan na ten mecz. Nie wyszedł, krótko mówiąc. Taka była decyzja, że ta dwójka rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Tak więc, co mam powiedzieć? Moja decyzja. www.asapolska.pl